Dzień dobry, drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Novum Ortopedia. Kanale, w którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnym leczeniu schorzeń narządu ruchu. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z panem Andrzejem, u którego kilka lat temu wszczepiliśmy w sposób mało inwazyjny endoprotezę stawu biodrowego. Czy życie z endoprotezą stawu biodrowego jest takie samo, czy można wykonywać wcześniej wykonywane aktywności sportowe, różnego rodzaju aktywności rekreacyjne, aktywności zawodowe. Jakie są możliwości, jakie są ograniczenia? O tym dzisiaj porozmawiamy. Na początek proszę nam opowiedzieć o aktywnościach zawodowych i rekreacyjnych przed wszczepieniem endoprotezy stawu biodrowego, które pan wykonywał. Pracuję w Akademii Morskiej jako nauczyciel akademicki. Powiedzmy, jeśli chodzi o aktywność zawodową, no to obciążenie, że tak powiem, nie jest jakieś duże, jeśli chodzi o stawy, narząd ruchu generalnie. Natomiast całe życie byłem aktywnym sportowcem, nawet uprawiałem sport wyczynowo, koszykówkę. Tuż przed wszczepieniem endoprotezy stawu biodrowego pływałem, biegałem, maratony, półmaratony, także byłem aktywny. No niestety w moim przypadku cała sytuacja ze stawem biodrowym, generalnie ze stawami biodrowymi, zaczęła się już w dzieciństwie, co, że tak powiem, już po fakcie stwierdziłem, cofając się w czasie, w pamięci i przypominając sobie pewne rzeczy, których nie mogłem zrobić będąc dzieckiem. Na przykład siad po turecku, pływanie żabką, zawsze był ten problem z odwiedzeniem tych nóg na boki. Prawdopodobnie, tak jak to ustaliliśmy kiedyś, było to związane z niezdiagnozowaną lekką dysplazją stawu biodrowego, który to staw no, był źle po prostu ustawiony i poprzez te lata uprawiania sportu no, wyczynowo też spowodowało, że no, to się po prostu zużyło. W jakim wieku wystąpiły takie pierwsze objawy, które zaczynały pana ograniczać w różnego rodzaju aktywnościach lub życiowo? Odnosząc się do terminu wykonania zabiegu, który to był w 2016 roku, powiedzmy tak 3-2 lata przed tym zabiegiem, to już były takie objawy, że no czułem, że coś się zaczyna dziać. Czułem, że coś się zaczyna dziać, coś zaczęło strzykać, coś zaczęło uwierać. Czasami były jakieś takie blokowania tego stawu biodrowego, które trzeba było rozruszać, także widać było, że coś się tam zaczyna już no, psuć na poważnie. Musiał pan zrezygnować z jakichś aktywności rekreacyjnych z tego powodu, czy jeszcze dało się uprawiać sport? Nie, już, że tak powiem, tuż przed zabiegiem, to powiedzmy pół roku przed zabiegiem, wszelkie aktywności związane z bieganiem niestety już nie wchodziły w rachubę, a powiedzmy 3 miesiące przed zabiegiem, no to powiem wprost, miałem laskę. Taką składaną laskę, że małżonka mi kupiła. Faktycznie i chodziłem o lasce. Tak. Chodziłem o lasce, ponieważ stanięcie na tej nodze powodowało taki duży ból czasami, że no, to był nie do wytrzymania, musiałem usiąść. No, nie mogłem chodzić, po prostu nie mogłem chodzić. Jeszcze odnosząc się do tego okresu przed wszczepieniem endoprotezy, jakiego rodzaju leczenie zachowawcze, czyli nieoperacyjne jeszcze, było podjęte i czy w jakikolwiek sposób ono zaskutkowało jakoś pozytywnie? Z tego co pamiętam, to miałem podawane do stawu biodrowego komórki macierzyste, jakby wyprodukowane w cudzysłowie z mojej krwi oraz zabieg, chyba to się nazywa młotkowanie, czy tam nawiercanie główki tej kości udowej po to, żeby ten szpik wypłynął i tam powiedzmy jeszcze jakoś zregenerował ten staw biodrowy. Muszę powiedzieć, że to były zabiegi, które jakby poprawiały, ale na krótką metę. To była poprawa taka powiedzmy rzędu 2-3 tygodnie do miesiąca, że to było coś widać, że coś się zadziało, że było fajnie. No natomiast nie rozwiązywało to definitywnie sprawy, bo jakby to później wszystko wracało. No i tak mówię, jak już przestało działać to, co zrobiliśmy, no to było już później coraz gorzej i gorzej. Widać było, że to się już po prostu niszczy, co, że bowiem było już widać na innych badaniach, tam czy USG, czy zdjęcia rentgenowskie przede wszystkim. Tak. Mieliśmy progres nie, w zdjęciach robionych tak. Tam 2 lata wcześniej, po 2 latach było widać, że faktycznie te zmiany zwyrodnieniowe postępują w sposób ewidentny. Oprócz progresu radiologicznego oczywiście był też niestety progres kliniczny, czyli coraz gorzej
coraz była gorsza funkcja i dolegliwości bólowe były coraz większe. Tak subiektywnie, z punktu widzenia osoby, która ma już wyznaczony termin operacji, jakie były największe obawy, niepokoje odnośnie samej procedury operacyjnej już? No to wiadomo, zawsze jest pewna jakaś taka niepewność, że coś może pójść nie tak. Powiedzmy, noga może być krótsza, noga może być dłuższa. To mówię, to są takie może irracjonalne obawy, tak, no, ale to są objawy, które człowiek ma, taki prosty człowiek, który jest medycyną, no nie jest za pan brat, wiadomo. Raczej były jeszcze takie duży znak zapytania związany, a jak ja będę w kontekście sprawności później mógł działać, tak? Mógł prowadzić życie, czy to, jak to będzie wyglądało, czy ta laska, o której chodziłem, czy nadal będzie potrzebna, czy już nie będzie potrzebna, jakie będą ograniczenia, jakieś tam były jeszcze inne, bo to wiadomo, człowiek zaczyna czytać, że tam później staw wypada, że nie wypada, że czegoś nie wolno robić, że do samochodu trzeba wsiadać jakoś odpowiednio. No to takie obawy były, tak? Jeszcze mam tylko takie pytanie o jakie były, nazwijmy to, poziom ambicji przed operacją. Co chciał pan osiągnąć funkcjonalnie po operacji? Czy to chodziło tylko o takie komfortowe życie normalne, zawodowe i nic poza tym? Czy jednak ten powrót do sportu, do tych aktywności nie, ja to podchodziłem do tego w ten sposób, nawet tutaj z panem, o którym rozmawialiśmy, padło sakramentalne pytanie, czy ja będę mógł biegać? Dla mnie to było istotne, tak? Bo mówię, biegałem te półmaratony i chciałem do tego wrócić. I to było takie pytanie, czy będę mógł biegać? I dzisiaj stwierdzam, że mogę. Zaraz o tym powiem, parę słów. Operacja została przeprowadzona techniką małoinwazyjną, czyli taką bardzo dedykowaną dla osób aktywnych po to, żeby zachować w stanie nienaruszonym układ mięśniowy stawu biodrowego. Proszę powiedzieć, jak wyglądał proces rehabilitacji po operacji, czyli tak bezpośrednio po operacji, kiedy pan był w stanie chodzić od razu na dwóch nogach, kiedy pan odstawił kulę. Jak ta funkcja się poprawiała po zabiegu? Dla mnie dużym zdarzeniem było to nazajutrz po operacji, kiedy zostałem, że tak powiem, w cudzysłowie zgoniony z łóżka i miałem zacząć chodzić. To też była taka obawa. Co się stanie, jak ja stanę na tej nodze, tak? Tam jest coś, że tak powiem, nie mojego, czy tam się coś nie zepsuje, nie złamie, nie zniszczy. Okazało się, że nic się nie stało. Oczywiście zrobiłem te pierwsze parę kroków rano, jeszcze człowiek taki po tym zabiegu pod wpływem tych środków zdjęciulających pewnie taki otumaniony był, ale to wszystko pod nadzorem rehabilitantki ładnie odbyło. Na początku już po wyjściu ze szpitala oczywiście natychmiast rehabilitacja, kule łokciowe oczywiście, ale to one w zasadzie były tylko takie, raczej oddziaływały na głowę niż na sam narząd ruchu. Że tak powiem, czułem się psychicznie pewniej, natomiast one de facto nie były potrzebne, bo na tej nodze mogłem stanąć. Co więcej, zero dolegliwości bólowych tych, które miałem. Bo de facto to, co bolało, już tego fizycznie nie było. Pojawiło się coś nowego, zatem to było duże in plus na początek. No a później wiadomo, rehabilitacja, kule chyba po tygodniu już odrzuciłem. Mówię, to było w 2016 roku, także niektóre rzeczy mogę nie pamiętać, ale to mówię, tak po tygodniu już one były zupełnie niepotrzebne. Proces rehabilitacyjny trwał taki, że mogłem już swobodnie chodzić myślę, że po 3 miesiącach to już było tak, że mogłem swobodnie się poruszać, nie czuwając żadnych dolegliwości bólowych. W zasadzie po operacji ja nie miałem żadnego bólu. A taka żadnego, zupełnie. Funkcja codzienna, jeżdżenie samochodem, chociażby w którym momencie można było to zrealizować już po operacji? Ja myślę, że to było jakieś 2-3 tygodnie po operacji. Wsiadłem na myśli jako kierowca, nie? Tak. No bo mówię, to już wszystko działało. Jeśli chodzi tam o kierowanie samochodem, wykonywanie tych funkcji z tym związanych, to nie było tutaj żadnych ograniczeń. Jak mówię, dla mnie to dużym zaskoczeniem było to, że nagle nic nie boli. Nagle nic nie boli i to było coś niesamowitego i wiem, że to już nie będzie boleć, bo to po prostu to, co tam jest, nie boli, bo nie ma takiej możliwości. Jakieś były potrzebne dodatkowe pomoce w domu, bo często pacjenci pytają, czy mogą usiąść na normalnej wysokości krześle,
toalecie, łóżku, czy będą potrzebować jakichś uchwytów specjalnych w łazienkach i tak dalej, i tak dalej. Takie pytania padają. Bo... W moim przypadku absolutnie nic takiego nie było. Po prostu wróciłem do normalnego życia, jeśli chodzi o, powiedzmy, tam wykonywanie obowiązków domowych, czy w pracy. Także normalny powrót do życia, wykonywanie tego tak, jak się to normalnie wykonuje, bez żadnych dodatkowych pomocy. No, jedynie na początku te kule łokciowe, ale to, mówię, to 2 tygodnie już ich nie było. A one były o tyle potrzebne, że mówię, tylko dla mojej psychiki, a nie dlatego, żeby tutaj coś podeprzeć, bo to wszystko działało tak, jak powinno działać. Proszę zaspokoić taką już naszą ludzką ciekawość się na koniec. Aktualne aktywności pana, takie już sportowe, bo rozumiem, że udało się wrócić. Tak, no w tej chwili 2021 rok mamy. Biegam ponownie, nie ma z tym żadnego problemu. Aktywnie uczestniczę w jakichś tam wypadach, rajdach, jeśli chodzi o wędrówki piesze, po lesie. Pływam aktywnie, biegam na nartach. Na zjazdówkach nie zjeżdżam, bo tak powiem, może nigdy nie lubiłem, natomiast biegam na nartach biegowych regularnie. Nawet w tym roku mieliśmy świetną zimę, także mogłem nawet wokół własnego domu też gdzieś tam po lesie pobiegać na tych nartach. Także aktywność jaka tylko, żadnych ograniczeń z tym związanych nie odczuwam, nie ma nic takiego. Czyli żyje pan po prostu swoim normalnym życiem, nie myśli pan o żadnych ograniczeniach w trakcie aktywności, nic pana... Jakoś specjalnie nie absorbuje, nie hamuje, jeśli chodzi o protezę stawu. Ja nawet o tym nie myślę. Ja po prostu wiem, że coś takiego tam jest i jest mi z tym dobrze. Nawet jest lepiej. Dlaczego jest lepiej? Bo nie mogłem pływać poprawnie żabką, w tej chwili mogę. I nawet się zapisałem na basen do instruktora, który mi pokazał, jak to robić. I w wieku takim, jaki mam, nauczyłem się w końcu poprawnie pływać żabką. Także to jest coś, wartość dodana. Serdeczne dzięki za rozmowę, dziękuję za bardzo. Poświęcony czas. Dziękujemy Państwu.